Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zapraszam na główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Pierwszy dzień Wielkanocy. Chrześcijanie na całym świecie świętują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ponad 6 tysięcy osób zakażonych, ponad 200 przypadków śmiertelnych. Tak przedstawia się najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Blisko 2000 zgonów w ciągu ostatniej doby, ponad 20 tysięcy ofiar łącznie. Śmiertelne żniwo koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Ta msza przejdzie do historii Kościoła. Papież Franciszek odprawił nabożeństwo w pustej bazylice Świętego Piotra. Plac przed bazyliką, co roku zapełniany przez dziesiątki tysięcy wiernych, także pozostał pusty. Po nabożeństwie papież wygłosił wielkanocne orędzie. Mówił, że nowina o zmartwychwstaniu jest infekcją nadziei, którą przekazuje się z serca do serca. Następnie Ojciec Święty udzielił wyjątkowego błogosławieństwa Urbi et Orbi miastu i światu, które umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego. Dziś na całym świecie rozbrzmiewa orędzie Kościoła. Jezus Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Jak nowy płomień, ta dobra nowina rozpaliła się w nocy świata zmagającego się już z wyzwaniami epokowymi, a teraz udręczonego pandemią, która wystawia na próbę naszą wielką ludzką rodzinę. Tej nocy zabrzmiał głos Kościoła: zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja. To inna infekcja, która przekazuje się z serca do serca, bo każde ludzkie serce czeka na tę dobrą nowinę. To infekcja nadziei. Zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja. To nie magiczne zaklęcie sprawiające, że problemy znikają. Nie. Zmartwychwstanie Chrystusa to nie to. Jest to raczej zwycięstwo miłości nad korzeniem zła. Zwycięstwo, które nie przeskakuje cierpienia i śmierci, ale je przeżywa, otwierając drogę w otchłani, przekształcając zło w dobro, co jest wyłącznym znakiem mocy Boga. Zmartwychwstały to ukrzyżowany, nie ktoś inny. W swoim chwalebnym ciele nosi nieusuwalne rany. Rany, które stały się szczelinami nadziei. Ku niemu kierujemy nasze spojrzenie, by uleczył rany udręczonej ludzkości. E benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Świat się radykalnie raz na zawsze zmienił, mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w trakcie mszy świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Z powodu zakazów związanych z epidemią koronawirusa zdecydowana większość katolików nie mogła bezpośrednio brać udziału w nabożeństwach. Jak mówił arcybiskup, pozostała nam komunia duchowa. Zdecydowana większość spośród nas nie może doświadczyć w sobie Chrystusa, który daje nam samego siebie w komunii świętej. Pozostaje nam komunia święta duchowa, a wraz z nią dary, które wszystkim przynosi zmartwychwstały Chrystus ciszą swej łaski, podążając do ludzi. Dary pokoju, radości i miłości. A teraz aktualne dane dotyczące rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. W ciągu minionej doby potwierdzono 318 nowych zakażeń, 24 osoby zmarły. Łącznie w naszym kraju odnotowano 6674 infekcje. Na skutek wirusa SARS-CoV-2 zmarły 232 osoby. Ponad 160 tysięcy jest objętych kwarantanną. 439 osób wyzdrowiało. Boris Johnson wyszedł ze szpitala i będzie kontynuował leczenie w posiadłości pod Londynem. 55-letni premier Wielkiej Brytanii przez tydzień przebywał pod intensywną opieką lekarską po zakażeniu koronawirusem. Jak poinformowano, Johnson na razie nie wróci do pracy. Liczba ofiar śmiertelnych patogenu z Wuhan w Wielkiej Brytanii wynosi około 10 tysięcy. Dzisiaj opuściłem szpital po tygodniu, w którym pracownicy służby zdrowia ratowali mi życie. Tak, mogę powiedzieć to bez wątpienia, ratowali mi życie. Trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić dług wdzięczności, jaki mam wobec nich. Ale dziś chcę podziękować również całej Wielkiej Brytanii za wysiłek i poświęcenie, które złożyliście i które czynicie. Dziękuję wam, ponieważ tak wiele milionów ludzi w kraju
kraju postępuje słusznie. Miliony osób cierpliwie znoszą trudy izolacji, mając na względzie troskę o życie i zdrowie swoje oraz innych osób. Do tej pory najwięcej osób na skutek koronawirusa zmarło w Stanach Zjednoczonych, ponad 20 tysięcy. Jak oceniają amerykańskie władze, kraj ten znajduje się w kulminacyjnym momencie epidemii. Więcej o tym, jak groźny wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się po świecie, Natalia Wierzbicka. Stany Zjednoczone wyprzedziły Włochy pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa, odnotowując już wczoraj wieczorem ponad 20 tysięcy zgonów od wybuchu epidemii. Zakażonych koronawirusem jest ponad 530 tysięcy osób. Donald Trump w wielkanocnych życzeniach zapewnił, że Amerykanie wygrają tę wojnę. Te święta wielkanocne będą się znacznie różnić od innych, ponieważ w wielu przypadkach zostaniemy odseparowani fizycznie. Nie tylko od naszych kościołów, nie będziemy siedzieć w kościele jeden obok drugiego, tak jakbyśmy chcieli, ale zrobimy to znowu wkrótce. W tej chwili pozostańmy jednak w separacji. Zmienimy tę sytuację, nikt nie będzie pamiętał, że miała miejsce. Wygramy tę bitwę, wygramy wojnę. Szczęśliwych świąt wielkanocnych. Bez wątpienia w przeszłości dzieliło nas wiele różnic w poglądach politycznych, ale nie ma wątpliwości, że współpracowałem w tej sytuacji z prezydentem, który zareagował na potrzeby Nowego Jorku i zrobił to sprawnie. W USA, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, w tych trudnych dniach pełno jest gestów wdzięczności wobec lekarzy i pracowników służby zdrowia. Eskadra demonstracyjna Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, znana jako Thunderbirds, przeleciała nad stanem Nevada dla pracowników służby zdrowia walczących z pandemią. W Hiszpanii zakażonych koronawirusem jest ponad 163 tysiące osób, zmarło blisko 17 tysięcy. Specjalna wojskowa jednostka ratunkowa dezynfekuje ulice, szpitale i domy przed stopniowym wycofaniem restrykcji, które ma nastąpić już 13 kwietnia. Niektóre branże, takie jak budownictwo i produkcja, będą mogły ponownie rozpocząć działalność, umożliwiając tysiącom ludzi powrót do pracy. We Włoszech zarażonych koronawirusem jest ponad 152 tysiące osób. Liczba ofiar epidemii wzrosła do ponad 19,5 tysiąca. W tej chwili nie ma żadnych zachorowań w mojej okolicy. Nie wiem, czy osiągnęliśmy poziom zerowy nowych przypadków zarażenia koronawirusem, ale ich wzrost z pewnością drastycznie się zmniejszył. Oznacza to, że ludzie zachowują się dobrze i mają silne poczucie odpowiedzialności, wielkie poczucie obywatelskie. Ulice włoskich miast wciąż są całkowicie puste. We Francji liczba zarażonych koronawirusem wzrosła do ponad 130 tysięcy, zmarło blisko 14 tysięcy osób. Blisko 5 tysięcy zgonów nastąpiło w domach opieki. We Francji mamy do czynienia z zabójczą epidemią, która osiągnęła bezprecedensowy poziom. Testy PCR potwierdziły prawie 94 tysiące przypadków zarażenia koronawirusem. W domach opieki zarządzanych przez samorząd Paryża codziennie odnotowywane są kolejne zgony spowodowane koronawirusem. Od początku epidemii mieliśmy 30 zgonów i nadal mamy 5 lub 6 osób zakażonych koronawirusem. W rzeczywistości komunalne i prywatne domy pogrzebowe są całkowicie przepełnione, co oznacza, że niektóre zwłoki pozostają 3-4 dni w torbie na podłodze sypialni. Niepokojące wiadomości nadeszły z Chin. Wczoraj władze w Pekinie potwierdziły 99 nowych zakażeń koronawirusem, ponad dwukrotnie więcej niż dnia poprzedniego. Chińscy lekarze obawiają się, że może nastąpić druga fala infekcji wywołanych przez przybywających z zagranicy lub bezobjawowych pacjentów. Niektóre objawy u pacjentów z Europy czy z Ameryki są inne niż u pacjentów z Chin. Kiedy rozmawiamy z tamtejszymi lekarzami o niektórych z naszych doświadczeń, mam wrażenie, że wirus się zmienia. Możliwe jest, że w przypadku drugiej fali zachorowań w Chinach będziemy potrzebowali ich doświadczenia. Według jednej z rozpowszechnionych teorii, koronawirus, który spowodował globalną pandemię, pochodzi od egzotycznych zwierząt sprzedawanych na targu owoców morza Hunan w Wuhan, który został zamknięty w styczniu i do dziś jest zabity deskami. To sprawiło, że chińskie targi, kluczowy aspekt codziennego życia tego kraju, zostały poddane rygorystycznej kontroli, a kupców brakuje. Ludzie mówią, że targi egzotycznych owoców są źródłem wirusa i powinny zostać zamknięte. To kłamstwo. Wirus przenosi się z osoby na osobę, bez względu na to, gdzie jesteś.
W Wielkiej Brytanii liczba ofiar koronawirusa wzrosła do prawie 10 tysięcy. Zakażonych jest blisko 80 tysięcy osób. Policja na Wyspach potwierdza wzrost przypadków przemocy domowej spowodowanych powszechną kwarantanną. Sprawcy obrzydliwego wykorzystywania dzieci w internecie starają się wykorzystać fakt, że coraz więcej młodych ludzi i dzieci jest w domu i jest online. W ostatnim tygodniu Krajowa Rada Pomocy w sprawach związanych z przemocą domową zgłosiła 120% wzrost liczby połączeń otrzymanych w ciągu jednego 24-godzinnego okresu. Ale pandemia wyzwala też wiele empatii i dobra. Pewna Brytyjka zebrała i ofiarowała czekoladowe jajka wielkanocne pracownikom służby zdrowia, aby podziękować im za ich wysiłki w walce z epidemią koronawirusa. Jeśli ktoś mieszka niedaleko mnie i ma jajka wielkanocne, które mógłby ofiarować pielęgniarkom, lekarzom, może je ofiarować. Potrzebuję 75 jajek do niedzieli i przysięgam, że jestem zdeterminowana, żeby je zdobyć. W Rosji dotychczas potwierdzono blisko 16 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Władze syberyjskiego miasta Czelabińsk na wschodzie Rosji dezynfekują ulice przy pomocy silnika odrzutowego. Ciężarówka oparta jest na modelu Ural 4020. Z przodu znajduje się silnik odrzutowy, który rozprowadza roztwór dezynfekujący. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa ze stanu Maryland w USA liczba zakażonych na całym świecie wynosi prawie 1 800 000 osób. Wyleczono już ponad 412 000, zmarło ponad 110 000 ludzi. Natalia Wierzbicka, Telewizja Republika. Pozostajemy za granicą. O tym, jak w tych szczególnych dniach wyglądają święta w Los Angeles, opowie nasza korespondentka Małgorzata Schulz. Święta wielkanocne to czas podróży dla wielu Amerykanów. W USA tego dnia zwykle przemieszcza się 40 milionów osób. Z racji odległości pomiędzy stanami są to zwykle podróże odbywane drogą lotniczą. Jednak w tym roku święto Zmartwychwstania wygląda zupełnie inaczej. Nakaz pozostania w domu obowiązuje we większości stanów USA. Pasażerowie mogą podróżować tylko, gdy naprawdę jest taka konieczność. Wszystkie lotniska w Los Angeles są czynne, jednak ich funkcjonowanie jest ograniczone. Lotnisko międzynarodowe LAX zamknięte jest dla ruchu pasażerskiego w godzinach nocnych. Na lotnisku Bob Hope w dzielnicy Burbank, obsługującym loty krajowe, zamknięto niektóre drogi startowe, a czynny jest tylko jeden terminal. Duża liczba samolotów amerykańskich linii lotniczych, jak Delta, Southwest czy American Airlines, zaparkowanych jest na płytach postojowych na terenie kalifornijskiej pustyni Mojave oraz nieczynnych pasach startowych szeregu amerykańskich lotnisk. Święta wielkanocne to po święcie Dziękczynienia, Bożym Narodzeniu oraz święcie Niepodległości, dni podczas których w USA przemieszcza się od 35 do 40 milionów ludzi. Jednak w tym roku z powodu kryzysu związanego z koronawirusem podróżują tylko nieliczni. Z Los Angeles specjalnie dla Telewizji Republika Małgorzata Schulz. Pasja Jezusa Zmartwychwstanie to nazwa filmu, który będzie kontynuacją słynnej pasji Mela Gibsona z 2004 roku. Film pokaże wydarzenia, jakie miały miejsce w trakcie 40 dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia. Jim Caviezel, aktor, który poprzednio wcielił się w rolę Jezusa Chrystusa, zrobi to ponownie. Jak mówił stacji Fox News, zagra największego superbohatera wszechczasów. Początkowe prace nad filmem trwają, ma on być gotowy za rok. Jedną z polskich tradycji wielkanocnych jest sobotnie święcenie pokarmów. Z racji zakazów związanych z epidemią wierni nie mogli ze święconką pójść do kościoła, ale nie oznacza to, że wszędzie pokarmy nie zostały poświęcone przez duchownych. W niektórych parafiach księża święcili je z samochodów, a nawet z furmanki. To wszystko na dzisiaj. Może jutro także znajdą się pomysłowi ludzie, którzy będą polewać wodą poza domem, nie łamiąc zakazów. Mimo wszystko, żeby tradycji stało się zadość, mokrego, lanego poniedziałku.